Onet Audio. Z czego to wynika, waszym zdaniem, że no te relacje się ochłodziły, mimo że Duda poparte ustawę, to wiemy, że relacje są po prostu złe i od 3 lat właściwie nie spotykają się panowie. To wynika z jednej rzeczy. Jarosław Kaczyński nie poważa Andrzeja Dudę. Dla niego jedynym możliwym prezydentem był prezydent Lech Kaczyński i uważa, że to jest upokorzenie tego urzędu, że sprawuje go ktoś taki jak Andrzej Duda. Przypomnijmy sobie, że jak Duda startował w 2015 roku, to nikt nie wierzył w jego wygraną. Wszyscy, tam nawet nie Jarosław Kaczyński. Nie, ale Duda nie wierzył. Słuchajcie, ja pamiętam taką rozmowę z Gowinem, jak Gowin zadzwonił do mnie, bo Gowin był wtedy zaangażowany w tę kampanię i mówi: panie redaktorze, bo Andrzej tylko marzył o jednym, żeby już przegrać i jechać na wakacje. Tak, bo przecież... Nie, słuchajcie, to ja jeszcze przypomnę, że oni wystawili Andrzeja Dudę tylko dlatego, bo tam przecież głównym kandydatem był Piotr Gliński na prezydenta. I on był kandydatem na wszystko. Jeszcze był taki profesor Nowak, który też był rozważany, ale on był nieznany z Krakowa, w związku z tym... Profesor Andrzej Nowak. Tak, w związku z tym... Ale on też nie był lojalny, on parę razy... powiedział, że Kaczyński jest za stary już więc i powinien oddać więc wystawiono termowy, Dudę i tam nie, nikt ładnie, nie wierzył w wygraną. Ten Gliński nie chciał kandydować, no bo nie chciał się wystawiać na taką porażkę, więc wystartował Andrzej Duda. No, znaczy Gliński miał już dosyć bycia premierem technicznym. Kamil. No my pamiętamy w ogóle, dlaczego Andrzej Duda startował, dlatego że nie po to, żeby wygrać, tylko żeby on tam dostał propozycję. No, ja dobra, nie wygrasz, ale zrobisz sobie nazwisko, będziesz premierem. Ale przejdźmy do tych relacji. Dlaczego się nie potrafią dogadać i czy dzisiaj Kaczyński jest skłonny zaakceptować zmiany w tej komisji, które ja będę przy tym obstawał, one osłabiają znacznie tę komisję. Ona wciąż jest głupia oczywiście, bezsensowna, ale one ją bardzo osłabiają. Ale jeżeli Kaczyński się nie zgodzi. Ale Kaczyński nie musi nic robić. On przecież nie musi nic robić. Przecież pamiętamy, były różne inicjatywy prezydenta, no słynne referendum konstytucyjne, które było taką przenoszoną już ciążą. Głosowanie w Senacie od złożenia wniosku odbyło się chyba dopiero po roku. I w Senacie przepadł ten wniosek prezydenta o to referendum konstytucyjne. W Senacie wtedy kontrolowanym przez PiS. I tam słyszałem, żeby było dogadanych iluś senatorów, żeby jednak paru tam podniosło rękę za, żeby tak głupio nie było, że wszyscy są przeciw. To jest raz. No dwa. No właśnie ustawa dotycząca aborcji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Czyli drodzy państwo, Duda, ponieważ były duże protesty kobiet, przygotował taką ustawę, która trochę rozwadniała to twarde orzeczenie Trybunału i pozwalała dokonywać aborcji ze względu na zły stan zdrowia psychicznego kobiety. Ale to było to, czego Kaczyński chciał uniknąć, załatwiając tę sprawę przez Trybunał. Nie, do dzisiaj ta ustawa, ona jest w komisji formalnie, ale ona jest po prostu zamrożona. Ty uważasz jednym słowem, że Kaczyński nie do końca ma wielką chęć i wolę popierania rozmydlenia tej komisji i będzie szedł twardy wariant. Ja myślę, że Kaczyński, jeżeli Kaczyński chciałby, by stwierdził, że na przykład ten temat w ogóle... no jest bez sensu, to znaczy, że te emocje, które się wytworzyły w ostatnim czasie, nie służą PiS-owi, wręcz mu szkodzą. Mówimy o marszu, to też chodzi o kwestie, nie wiem, relacji z Amerykanami, choć ciężko mi sobie wyobrazić, że PiS sobie nie zdawał sobie sprawy, jak Amerykanie zareagują, ale nawet jeśli tak było, to Kaczyński przecież nie musi powoływać w ogóle tej komisji. Przecież mamy Sejm w przyszłym tygodniu i teoretycznie ta komisja może być w przyszłym tygodniu powołana, ale przecież w ogóle nie musi. Ale ustawa mówi, że w ciągu 2 tygodni. No ale tam musi są wątpliwości prawne, ponieważ posiedzenie Sejmu zaczyna się na dzień przed upływem tych 14 dni, więc tam jest wątpliwość legislacyjna. Proceduralnie. PiS oczywiście nie, w ogóle nigdy nie bierze sobie. No właśnie. To nie jest dla nich wielki problem. Ale zaraz, moment. Ta komisja. A to powiedzcie, że Dominiku, po co ta komisja w ogóle jest? Po co ten pomysł? Po to, żeby móc wyciągnąć ze wszystkich prokuratur w tym kraju, ze wszystkich instytucji w tym kraju dokumenty, które będą w jakiś sposób rzucały cień na Donalda Tuska. I to tylko po to jest. I jeżeli Jarosław Kaczyński uzna, że właściwie mu się to przyda, no to ta komisja będzie działać. A jak Jarosław Kaczyński uzna, że mu się nie przyda, to po co mu w ogóle jest ta nowelizacja Andrzeja Dudy? On w ogóle się tym nie zajmie. Po prostu powołają tą komisję i ona sobie będzie zbierać dokumenty przez następne 3 miesiące. I nie spotka się ani razu, będzie sobie te dokumenty zbierać. No po co tam coś zmieniać? Więcej jakościowego dziennikarstwa znajdziesz w aplikacji Onet Audio.